No dobrze, bo już nie mogę doczekać, żebyśmy żebyśmy zaczęli. No tak. Nie, nie mogę się czekać, żeby rozmawiać o zielonych fasolkach. Fasolki dojdą. Dojdziemy do fasolek. Dobra, to uwaga. Naturalnie, o ogrodach odcinek 144. Ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Knaliwa. Dzień dobry, Katarzyno. I ty znowu w Wielkiej Brytanii, ale kilkanaście dni w Polsce bawiłaś, więc e, witamy ciebie w tym podcaście, ale już z ziemi angielskiej. Tak jest. Ja już sama czasami nie wiem, gdzie jestem. Tym razem jestem w Anglii. Witam Was bardzo serdecznie. i powiem wam szczerze, że to jest niesamowite, tak podróżować pomiędzy właśnie Polską a Anglią, ponieważ te ogrody teraz są takie inne. Jak przyjechałam tutaj, to przed domem mam, rabata moja już jest taka pełna wszystkiego, że naprawdę coś niesamowitego. A oczywiście wczoraj wyjeżdżając ze Zgorzałego jeszcze podziwiałam całkiem gołe żywopłoty i nawet jeszcze na dobrą sprawę nie kwitnące tulipany. Tylko te tulipany, które kwitły, to są te, które są wcześniej, żeśmy uprawiali w tunelu. Po prostu one były zimą w tunelu, w skrzyniach czy w donicach, więc one były troszeczkę odpędzone, ale te tulipany, które są na rabatach, to jeszcze nie kwitną. Także to tak jakbyśmy się trochę przemieszczali w czasie, nie tylko w przestrzeni, ale również w czasie. To prawda, bo chłodny jest kwiecień. Mam nadzieję, że maj będzie cieplejszy, ale w ciągu dnia, nie mówię, że w nocy były jakieś silne przymrozki, chociaż były, ale dni także nie były tak bardzo ciepłe kwietniowe, żeby ta cała wegetacja ruszyła, dodatkowo mieliśmy kłopot taki, że w wielu regionach Polski ja wiem, że ty mówisz o różnicach między Polską a Wielką Brytanią, mm -hmm. ale zobacz, jakie wielkie różnice są w, pomiędzy różnymi częściami naszego kraju, tak. pomiędzy y, różnymi częściami Polski. Nasi słuchacze pisali, że gdzieś jeszcze śnieg spadał, że jeszcze było bardzo zimno, bardzo silne przymrozki. U nas na Pomorzu nie wiadomo, czy trochę lepiej, czy trochę gorzej, pewnie trochę lepiej w porównaniu z niektórymi rejonami, trochę gorzej z innymi, więc różnice są naprawdę ogromne czasami w skali jednego kraju, a nie w skali całej Europy, jak ty opowiadasz. Mówię o tym chłodnym kwietniu, nie wiemy, jaki będzie maj. I dzisiejszy odcinek jest takim przedsmakiem maja. Tak to bym nazwał, bo mówić będziemy o warzywach ciepłolubnych, które wysadzać będziemy w maju do gruntu albo będziemy je wysadzać do szklarni i uprawiać będziemy w tunelach foliowych czy w szklarniach. Warzywa ciepłolubne. Zrobiłem bardzo długą listę, żeby mam nadzieję o żadnym warzywku nie, nie zapomnieć, zapomnieć. I, wymienię, i wymienię te warzywa ciepłolubne. Z dyniowatych to ogórki, cukinie, patisony, kabaczki. Nie dyskutujmy czym jest kabaczek, czy to jest przerośnięta cukinia, czy jakieś ekstro, ekstra warzywko. Melony i arbuzy. Z psiankowych pomidor, papryka, bakłażan, ziemniaki i miechunka. Wpisałem w korzeniowych, to jest kwestia dyskusyjna, wpisałem w korzeniowych selera. Bo celery jest troszeczkę takim specyficznym e, warzywem. On niby nie jest e, ciepłolubny, a z drugiej strony jest trochę e, ciepłolubny. I o to będę chciał Ciebie zapytać. Z strączkowych oczywiście fasola, e, którą będziemy dopiero w maju e, wynosili na zegony bądź siali. Fasolnik chiński, chętnie się dowiem, bo masz, m, masz wiem, że m, wiedzę na temat fasolnika e, chińskiego. E, tak? No, może strawy, kukurydza, kukurydza, strawy, e, słonecznik. No i są jeszcze takie chyba rzadko uprawiane e, warzywa ciepłolubne, jak okra, balsamka czy e, kiwano. I chciałbym, żebyśmy zaczyli, zaczęli od e, jakiejś jednej wspólnej cechy tych wszystkich e, roślin od tego, że one są po prostu wrażliwe na zimowe przymrozki, ale nie tylko wrażliwe na zimowe przymrozki, ale także są wrażliwe na chłodne temperatury, nawet jeśli nie ma, wiesz, w okolicach zera, ale jeśli jest zaledwie kilka stopni na plusie. Co się z nimi tam dzieje takiego niedobrego, że one są takie nazywane, że są ciepłolubnymi? To znaczy tutaj akurat musimy, no niektóre są super ciepłolubne z tych, które wymieniłeś i super popularne wśród naszych tutaj słuchaczy, więc na pewno będą uprawiane. Inne są mniej ciepłolubne, na przykład seler, tak, seler korzeniowy, seler naciowy, on jest tutaj na takiej pewnie skali, który jest ciepłolubny, ale jeszcze może całkowicie w innym jednak zbiorze będzie niż te dynie, te. Cukinie czy fasolki, tak? Czy, czy, czy mm, kukurydza, dlatego że Seler faktycznie jest jedną z tych roślin, którą faktycznie później troszkę wysiewamy i po, później troszkę y, pikujemy i wysadzamy do ogrodu, ale ja myślę, że możemy już, już teraz jeszcze jest, no jeszcze mamy kwiecień, tak? Sama końcóweczka wprawdzie kwietnia, ale teraz ten, te, u um, nas już w ogrodzie jest już hartowany od kilku dobrych dni i na samym początku maja spokojnie pójdzie do, do, do ogrodu, do gruntu, dlatego, że on tych przymrozków nie będzie tak się bał, jak rośliny, te drugie rośliny, te inne rośliny, które które, o których wspomniałeś, tak? To jest, to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Dlatego ja bym chciała. Tak, jak żeśmy robili z pomidorami, też żeśmy was namawiali, żebyście za szybko ich nie wysiewali. Ja bym chciała tutaj właśnie w ten sam sposób przekonać Was do tego, żebyście za szybko nie startowali z tymi ciepłolubnymi, o których mówi Jacek. Tak? Szczególnie kukurydza, fasolki i to te pnące fasolki, oraz fasolki krzaczaste, takie krzewiaste, ma malutkie, karłowe, tak się nazywa po polsku: one są i żółte, i, i zielone, strączki mają kolor. Cukinie, dynie ogórki, tak, melony, um, arbuzy, tak? bo to też wszystko może do tego, do, do tego dołączyć. Jeżeli chcecie je wysiewać wewnątrz, to róbcie to dopiero w kwietniu, czyli teraz ten miesiąc był dobry do robienia tego wewnątrz, tak, ale jeżeli chcecie je wysadać do gruntu, albo wysiewać do gruntu, to naprawdę nie róbcie tego przed połową maja, tak, poczekajcie jeszcze chwilę. I zobaczcie, jeżeli rozpoczynacie swoje, um, swoje rozsady wcześniej wewnątrz, tak jak mówię w kwietniu, to ile tylko tygodni jest pomiędzy kwietniem a połową maja, kiedy rośliny mogą być wysadzane do gruntu, to jest jakieś 6 tygodni, powiedzmy, gdybyśmy liczyli od początku kwietnia, w związku z tym, to podłoże, do którego będą posiane nasiona tych roślin, będzie w stanie wykarmić już później młode sadzonki, dlatego że, jak wiecie, do wykiełkowania podłoże nie jest ważne, czy jest bogate składniki pokarmowe, czy nie, ale już później, jak te sadzonki mają kilka centymetrów wzrostu, zaczynają wypuszczać liście, kolejne, kolejne liście, no to one muszą mieć już coś do jedzenia. W związku z tym, jeżeli wysiejecie takie arbuzy, cukinie, czy fasolki, a wszystkie z tych roślin mają naprawdę duże liście. One też potrzebują miejsca później w domu, na parapecie. Jeżeli nie macie warunków, na przykład ocieplanej szklarni, czy ocieplanego tunelu, to jeżeli je wysiejecie w kwietniu, to będziecie, przepraszam, w marcu, to będziecie mieli no, taki duży problem, szczerze mówiąc, dlatego, że po pierwsze nie będziecie w stanie wykarmić tych roślin, chyba, że będziecie dodatkowo dawać im jakieś nawozy naturalne, takie płynne, albo dolistne, to do tego czasu nie będziecie w stanie ich wykarmić i też one zrobią się wybuja cienkie będą bardziej podatne na ataki mszyc, ponieważ mszyce lubią takie cienkie, wybujałe roślinki, tak żeby te swoje ząbki mszyc, mszycowe w nie wbić. Także pamiętajcie o tym. Naprawdę nie ma sensu, nie opłaca się z tymi roślinami wcześniej startować. Także e, oczywiście wszystkie te rośliny na dobrą sprawę możecie albo zrobić z nich rozsady wcześniej w kwietniu, albo nawet i pod koniec kwietnia na początku maja, bo one rosną, one się charakteryzują też tym, że one bardzo szybko, or, później rosną. Albo możecie wysiewać do gruntu w maju, na początku maja, dlatego że oczywiście póki te nasionka wykiełkują, to one też będą potrzebowały kilku dobrych dni, żeby wykiełkować, ale tu ważne jest ciepło, ciepło, ciepło gleby. Tak? I że będziecie wysiewać je wprost do gruntu, gleba dla tych wszystkich ciepłolubnych roślin musi mieć około 10 stopni tak Nie mniej. A żeby gleba osiągnęła 10 stopni? Ale 10 stopni Celsjusza to jest bardzo wysoka tak. temperatura, Katarzyna, mm. gleby. 10 stopni tak. Celsjusza, wbrew pozorom, to jest bardzo wysoka temperatura. To jest bardzo temperatura, wysoka temperatura, dlatego że musimy pamiętać, że to też jest w nocy, nie tylko w dzień. Bo w dzień to jest łatwo, żeby było ciepło, szczególnie jakie są, no mamy piękne, słoneczne dni, prawda, ostatnio były piękne, słoneczne dni i w dzień jest naprawdę ciepło. Ja wczoraj u siebie wzgorzałem, byłam w, w, no, w krótkim rękawku, ale w nocy może być bardzo zimno, dlatego pamiętajcie, gleba do wysiewania wprost do gruntu tych delikatnych roślin musi być około 10 stopni na plusie, i żeby osiągnąć taką temperaturę, poza tym, że musi być po prostu ciepło na dworzu, musi to już być właśnie maj, najlepiej, to jeszcze w dodatku one muszą być, um, ona musi być, no powinna być ściółkowana. Pamiętajcie, ściłkowanie dla roślin, które kochają ciepło, takich właśnie, o których dzisiaj mówimy, ma dwie zalety. Pierwsza zaleta to jest to, że nagrzeje glebę, także będzie mogła, bo będą mogły te nasionka pięknie się rozwijać i później kiełkować i, i, i wyrastać władne sadzonki. A druga rzecz, że wszystkie z tych roślin, właściwie wszystkie, prawda Jacku, one to są duże rośliny. One mają duże liście, wysokie, czasami pnące albo dynie mają duże liście, duże owoce, ogórki są pnące, kukurydze są wysokie. One potrzebują tak naprawdę wilgotnej gleby, chociaż ta gleba nie ma być mokra. One nie mogą stać w wodzie, dlatego że. One wszystkie charakteryzują się tym, że pochodzą z gorących krajów i tam nie ma stania w wodzie, tak? One nie są z dżungli, gdzie jest jakiś nie wiadomo, jakieś deszcze codziennie padają, one nie są z tropików, tylko są z takich właśnie krajów jak Środkowa Ameryka, powiedzmy Meksyk, Południowa, no bardziej Środkowa Ameryka, z takiego, z takiego klimatu suchego. Dlatego one muszą mieć dobrze przepuszczalną glebę, ale muszą mieć wilgoć w tej glebie na tyle, żeby no, żeby wykarmiać, tak bo jak wiadomo składniki pokarmowe idą po roślinie z wodą, żeby wykarmić i żeby napoić tą roślinę. Dlatego ściłkowanie będzie ważne, żeby zatrzymać ciepło w glebie, żeby one ładnie kiełkowały i miały dobrze przy korzeniu i także, żeby zatrzymywać tą wilgoć w glebie. Tak? Także ściółkowanie materią organiczną przy tych wszystkich roślinach, ogórkach, dyniach, kukurydzach, z fasolkach jest bardzo ważne. Ściółkowanie? Czym ściłkowanie? Czy mówimy o ściłkowaniu kompostem? czy mówimy o ściółkowaniu przekompostowanym obornikiem czy już mówimy o ściółkowaniu materią organiczną, ale nie przekompostowaną, na przykład nie wiem, świeżą trawą Słomą, bo przecież także ogórki mhm. i wiele warzyw ściłkujemy słomą. Robimy O jakie mhm. ściłkowanie chodzi? Jak no, to, najlepsze ściłkowanie, takie, które gdybyście mieli taki wymarzony świat i gdybyście tam ściłkowali w tym wymarzonym świecie, to by na pewno był kompost. To nie ma o czym mówić, tak? Kompost ma wszystkie warunki, takie najlepsze, jakie może mieć materiał do ściłkowania, tak? I jest, I jest pełny życia, pełny mikroorganizmów. jest pulchny, cudownie bogaty, no taki tłusty aż, tak, jest świetną ściółką, faktycznie, faktycznie spełna, spełnia właściwości też tej ściółki, dlatego że porówna, porównuj, por, porównując kompost, warstwę kompostu z warstwą słomy, no to od razu widzimy, jaka jest ogrom, ogromna różnica. Warstwa słomy nigdy nie będzie w stanie zatrzymać tyle y, wilgoci w glebie, ani tak ją na, na, nagrzać, jak warstwa kompostu. Wiecie, kompost też jest ciemny, jest brunatny, prawie czarny, w związku z tym to też wpływa na nagrzewanie się gleby. Także, no, gdybyście mogli wybierać, to wybierzcie na pewno kompost, swój ogrodowy najlepiej, ale oczywiście to może być również równie dobrze, zaraz na drugim miejscu jest przekompostowany obornik, dlatego, że oczywiście tutaj mamy też sporo składników pokarmowych i akurat fasolki to są rośliny, które są w stanie pobierać wolny azot z powietrza i one są w stanie same się wykarmiać i jeszcze zostawiać dla swoich kolegów innych roślin ten azot w glebie. Ale takie rośliny jak dynie, jak cukinie, jak ogórki, no to one za taki azot dodatkowy z przekompostowanego obornika będą bardzo, bardzo wdzięczne. I taki obornik do ściłkowania może mieć nawet około 6 miesięcy, nie musi, no, albo, albo, albo więcej oczywiście, ale nie musi być jakiś strasznie tam wieloletni obornik, tak? Dlatego że pamiętajmy, że taki wieloletni obornik, on nie będzie miał już składników pokarmowych, ponieważ one wszystkie wypłyną wraz z deszczami czy z wilgocią, tak także może być sześciomiesięczny obornik przekompostowany. Słuchajcie, ale nie obornik granulowany, dlatego, że obornik granulowany to jest granulat, tak? Tam nie ma tej, tej materii, która ma być pierzynką, tak? Bo ściółka to jest pierzynka dla roślin. Jeżeli wyściłkujecie, że tak powiem, obornikiem granulowanym, to owszem, zapewnicie roślinom e, glebie azotu, nawozu, ale to nie będzie, e, nie będzie tej, tej funkcji ściółki, tak? Czyli z ocieplania gleby i zatrzymywania wilgoci w glebie. No słoma, jak musi, to może być... Zawsze lepsze to niż nic, ale nie jest to idealny materiał do ściółkowania, ale równie dobrze może być na przykład dobrze przekompostowane wiórki, nie wiórki, zrębki, zrębki z drzew, tak? Dlatego, że naprawdę mm -hmm. każda materia, która wam się wydaje jakaś podejrzana, jakaś nie wiadomo jaka, czy ona zakwasza, czy nie zakwasza, jeżeli cokolwiek jest przekompostowane do tego stopnia, że, te, że, że ta materia wygląda jak ziemia, to ona się nadaje fantastycznie do kompostowania, ona do, do ściółkowania, ona nie będzie niczego Wam zakwaszała, nie będzie źle wpływała na nic, tylko będzie spół, właśnie spełniała funkcję ściółki. Tak? Także no dużo różnych pomysłów, jeż, nawet możecie korzystać słuchajcie z kartonu, tak? karton no, to nie będzie kompost. Ale karton też przykryje glebę. Gleba nie będzie narażona na erozję, nie będzie tak parowała z niej woda i też, na pewno, oczywiście, też w jakiś sposób będzie zatrzymywała to, to ciepło. Jeżeli chodzi o ściółki takie jak agrowłókniny czarne, czy folie czarne, czy agrotkaniny czarne, czy brązowe, to ja osobiście nie jestem zwolenniczką, ponieważ no, to są wszystko materiały sztuczne, więc staram się od roślin trzymać je z daleka. Oczywiście używam ich, nie będę tutaj oszukiwać, wiecie dobrze, używam ich na ścieżkach w warzywniku, na ścieżkach w jagodniku, ale tak do, do uprawy roślin tego nie stosuję, ponieważ jednak ważna jest gleba, która jest dookoła roślin. I taka gleba przykryta czymś plastikowym nie będzie w ten sam sposób oddychała, co gleba przykryta czymś, co przypuszcza powietrze czyli nawet kartonem. Tak, albo najlepiej kompostem. Ale tę agrowłókninę, oczywiście nie po to, żeby okrywać zagony, ściółkować mhm. zagony agrowłókniną, warto używać i jakieś różnego rodzaju urządzenia z plastiku, tak to nazwę, także warto używać, bo powiedzieliśmy o tym chłodach, o tych, że to są warzywa ciepłolubne, są te bardzo ciepłolubne, które wymieniłaś te, te o których mówiliśmy, to te dyniowate, no, psiankowe, także te mniej Mniej chłodno-ciepło lubne, ale ciepło lubne to te powiedzmy strączkowe warzywa, i te szczególnie dynie, które będziemy sadzić po 15 maja, ale także pomidory, także papryki warto na samym początku, jeszcze na początku maja znaczy w połowie maja po posadzeniu. Jeszcze przez kilkanaście dni, albo nawet przez kilka tygodni, okrywać agrowłókniną, ale okrywać w sensie tunelu, który jest zbudowany nad tymi warzywami. Czy bardzo często stosuje się w przypadku sadzenia cukinii czy dyni na samym początku takie butelki po pięciu? Po, tak. po litrowe butelki po wodzie, które odcina się dno mm -hmm. i stawia się takie mini szklarenki mm -hmm. nad dniami, nad cukiniami, nad tymi patisonami, właśnie po to, żeby stworzyć takie cieplarniane warunki, żeby nie narażać je. Na zimne no, noce, głównie chodzi o zimne noce. Oczywiście pamiętajcie, żeby odkręcić korki, zakrętki te u góry, żeby był przewiew powietrza, żeby to nie było szczelnie zamknięte i jeszcze mocno wbite w glebę, bo wtedy no, ta wilgoć nie będzie odparowywała, będzie skraplała się po prostu na liściach. Szczególnie w upalne dni może to spowodować. Po prostu zaparzenie się takiej rośliny. Mhm, mm tak jest. Ja się tak śmieję sobie w duszy, w duchu. Dlatego, że u nas teraz w przygotowaniach właśnie do, do wysadzania tych, no już za miesiąc albo jeszcze za miesiąc do wysadzania tych em, takich kapryśnych roślin. Już mamy w spiżarni tyle tych butelek. One już są zbierane od jakiegoś czasu. Jak, jak jest wykorzystywana taka butelka w domu, to jest oczywiście zbierana i właśnie będziemy z niej robić te te mini szklarenki, ale na razie to się przez nie przewracamy, bo one są lekkie i się łatwo przewracają, a my razem z nimi. Czasami w spiżarni nie ma czasu włączyć światła i potem to y, żałujemy że nie włączyliśmy światła, ale jak najbardziej to jest, to jest fajne właśnie, żeby przykrywać. Dlaczego ciężko jest przy, przykrywać rzędy? No bo zawsze mówimy wam, żeby przykrywać całe rzędy roślin, na przykład jakąś um, siatką czy właśnie agrowłókniną, no ale tutaj um, oczywiście dynie na przykład sadzicie od siebie w dużych odległościach, więc to naprawdę by musiała być jakaś wielka agrowłóknina, która pokryje spory kawałek pola i tutaj akurat faktycznie lepiej zdają egzaminy te butelki, takie z tym od... od, od, od um, Odciętym dnem. Powodzi. Tylko jeśli już wybieracie, to e, wybierajcie te butelki, które mają troszeczkę twardsze ścianki, nie takie pff, całkiem miękkie, bo, bo dużo gorzej się je wstawia, chociaż też można e, wstawić. I im szersze u dołu, tym lepsze, a nie, a nie wąskie, wysokie, a wąskie, a te szersze, bo wtedy obejmiemy te liście tak dokładniej nie będą musiały się podginać do góry liście. Powiedziałeś o tym, że to są rośliny w dużej mierze żarłoczne mm -hmm. rośliny. To powiedzmy o sadzeniu, bo powiedziałeś jak gdyby żebyśmy spróbowali tutaj oddzielić te dyniowate od tych psiankowych. Potem dojdziemy jeszcze na chwilę do fasoli, bo to jest bardzo ciekawe warzywo i warto uprawiać. Ale to jest warzywo, azotowo, jak powiedziałeś, samowystarczalne, ale zacznijmy od tych dyniowatych, od ogórków, cukini, patisonów, od dyń, melonów i arbuzów. Czy one wszystkie, bo to jest pytanie o melony i arbuzy, czy one wszystkie udadzą się na zewnątrz? A to naprawdę zależy od waszego ogrodu. Szczerze mówiąc. Yy... Tak jak tutaj zawsze Wam opowiadamy, w każdym miejscu jest troszkę inny mikroklimat i na przykład u nas w gorzałem, my nawet pomidorów nie uprawiamy na zewnątrz, dlatego że po prostu nasze lata tutaj są dosyć wilgotne, dzięki temu mamy bardzo zielono oczywiście. To jest zaletą ogromną, mamy sporo wody, rzadko się zdarza, żeby naprawdę było jakieś takie upalne lato, to jest jakaś anomalia. Dlatego te rośliny, które kochają ciepło, z tych roślin, które kochają ciepło, jedyne rośliny, które tak naprawdę uprawiamy na zewnątrz, a jest ich też bardzo dużo, to są dynie, cukinie, patisony, kabaczki tak ja też już to rozbijam na takie, na takie podgrupy kukurydzę, oczywiście fasole, fasole pnące, fasole niepnące. I na dobrą sprawę mamy trochę pomidorów na zewnątrz, szczególnie te karłowate, już ja wiem, że dzisiaj o pomidorach nie mówimy, ale też należą do tych ciepłych, a w donicach. doniczkach dokładnie, a cała reszta tego towarzystwa, tak naprawdę słuchajcie, idzie do środka. tak? Do środka w tunelu mamy, jeżeli mamy w ogóle mieć jakiekolwiek arbuzy czy melony, to mamy kilka sztuk arbuzów i melonów, które sobie pełzają pomiędzy pomidorami, bo wiadomo, pomidory i tak są podwiązywane, więc idą, że tak powiem, po sznurkach do góry a na, na ziemi sobie gdzieś tam pełzają te, te mm, i one się fajnie udają, te arbuzy i melony, tylko one też wszystkie, te wszystkie okrągłe, te dyniowate, one muszą mieć długi okres dojrzewania, dlatego jeżeli na przykład chcecie dopiero wysiewać, powiedzmy w czerwcu, i wysadzać w lipcu tak, do, do ogrodu te rośliny, no to pamiętajcie, że nie wiadomo, czy te dynie dojdą do, do, do momentu, kiedy będą naprawdę dojrzałe. Dlatego wtedy, wtedy uży, uprawiacie tylko małe dynie, bo wiadomo, mniejsza dynia musi mieć mniej czasu do tego, żeby ona całkowicie dojrzała. Także to jest problem z tymi roślinami ciepłolubnymi, nie tylko z tymi, o których dzisiaj mówimy, ale również akurat pomidory niebo, one bardzo szybko plonują, ale na przykład papryki, prawda, i bakłażane. One też potrzebują długiego okresu wzrostu. Ale na szczęście to, o czym dzisiaj mówimy, to też się charakteryzuje tym, że właśnie szybko kiełkuje, szybko rośnie, a nie tak jak bakłażane czy papryczki. Nie potrzebuje tak strasznie dużo czasu. Ale w środku, poza melonami i arbuzami, oczywiście ogórki sałatkowe. Też z tej grupy, o której teraz mówimy. Ogórki sałatkowe świetnie rosną w tunelu. Na zewnątrz nawet bym nie próbowała, ale ogórki gruntowe oczywiście tylko i wyłącznie na zewnątrz uprawiamy, jak najbardziej. Z tym, że w związku z tym, że u nas jest wilgotno, to staramy, uprawiać je, uprawiać je, staramy się uprawiać je na jakichś podporach, żeby one miały większy przepływ powietrza pomiędzy liśćmi i pomiędzy owocami. Tak? Dlatego, że jeżeli one leżą na glebie, to nie dość, że jest mniejszy przepływ powietrza, to jeszcze w dodatku mogą od gleby przechodzić jakieś choroby grzybowe. tak? No wiadomo, na glebie zawsze jest troszeczkę wilgotniej. Także próbujemy je uprawiać troszkę wyżej niż niżej. Takie uprawy jak fasolkę szparagową, fasolkę pnącą albo też kukurydzę, staramy się to sadzić tylko w najbardziej nasłonecznionych miejscach ogrodu. To jest bardzo ważne, szczególnie kukurydza słodka, którą uprawia się w ogrodach. Ona musi mieć dużo, 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 dużo słońca, tak? I też pamiętajcie, że... W sumie to akurat tak śmiesznie, ale sarny kochają kukurydzę. Także naprawdę, jak będziecie mieli kukurydzę w ogrodzie, który jest nieogrodzony, to nie zdziwcie się, jak któregoś dnia przyjdziecie i te kukurydze będą pozjadane, bo to po prostu sarny mogą wyczuć kukurydzę z księżyca. One uwielbiają ją. To jest chyba ich ulubione warzywo. Także my, to musicie, musicie wiedzieć, jaki jest wasz ogród, czy jest, czy jest wystarczająco ciepły, czy też jaka jest gleba, czy są na przykład, no moja taka koleżanka Jola, która kiedyś em, miała ogród na wschód od Warszawy, tam dosyć takie piaszczyste, gorące tereny, no to ona uprawiała po prostu takie niesamowite warzywa w ogrodzie. Kto by pomyślał, by się wydawało tak, że na wschodzie Warszawy zimno, ale tam latem jest upał. Także musicie poznać mikroklimat swojego ogrodu. O to chciałem właśnie powiedzieć, że mam doświadczenie podlaskie, ogrodowe doświadczenie podlaskie i tam jest co prawda zimno, rzeczywiście zimno zimu, ale latem jest bardzo gorąco i co jest ważne, mm -hmm. sucho. W porównaniu z tutaj z Dokładnie. północą, gdzie jak powiedziałeś jest latem także wilgotno. Ten nasz Bałtyk troszeczkę nas zimą grzeje, a latem chłodzi i jeszcze dodaje sporo wilgoci. <laughs> a, to tam się jest rymuje. sucho. W związku z tym tam w takich regionach arbuzy czy melony można spokojnie uprawiać w gruncie. Nie trzeba ich tak. koniecznie uprawiać w szklarni czy w tunelu foliowym. Oczywiście w tunelu foliowym czy w szklarni. Będą, nie wiem, większe, dorodniejsze, bardziej może wycukrzone, tak, bo dłuższy okres wegetacji będą mieć, pomimo wszystko jak nadejdą chłodne noce, to one jeszcze będą mogły, wcześniej mogły być sadzone, ale one tam świetnie sobie radzą. Więc nie ma takiej jednej recepty, którą moglibyśmy powiedzieć, o tak, w całej Polsce można uprawiać. Tylko i wyłącznie w szklarni, albo że w całej Polsce tylko i wyłącznie na zewnątrz. Nie. Wiele zależy od regionu, w którym mieszkacie, od tego, jakie macie lokalne warunki klimatyczne. Jak powiedziałem, wbrew pozorom, to pięknie, że wspomniałeś o tym, wschodzi na wschód od Warszawy. Dla mnie na wschód od Warszawy to także jest podlasie, ale to są właśnie gorące, suche lata, dzięki czemu i pomidory. Na zewnątrz rosną dużo lepiej niż na pomorzu, i te wszystkie warzywa ciepłolubne, wrażliwe na chłody, też lepiej rosną na zewnątrz. Nawet ogórki. Nawet tak to są tak. lepiej rosną. Ale słuchajcie, jeżeli macie na przykład ogródek, gdzie macie miejsce pod ścianą ciepłą domu, tak? gdzie macie na przykład, um, rabata podchodzi pod samą ścianę domu, i to jest taka, taka, jak to się mówi, patelnia, no to też będzie zupełnie inaczej niż ogródek, który na przykład jest na środku pola, tak? gdzie dookoła jest otwarte od wszystkich stron, gdzie tam wieją wiatry i tak dalej. Może to być ogródek na Kaszubach, a niekoniecznie gdzieś tam powiedzmy na wschodzie e, Polski. Ale właśnie w taki, no, takim bardzo, bardzo gorącym miejscu też rzeczy tam nie hulają wiatry, mocno zaciszny i jeszcze w dodatku pod ścianą domu. No to w takim miejscu można by było się pokusić o, 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 o uprawę czegoś. Zapomnieliśmy jeszcze o takiej jednośni, którą bardzo lubię, która w sumie nie jest dniowata, ani nie jest żadna inna z tych wszystkich, ale też nie jest bardziej podobna jest do pomidorów, ale jej nie omawialiśmy chyba w żadnym podcastie. To jest rodzynek brazylijski. Nie wiem czemu, chyba to jest ta sama nazwa, co miechunka, nie, miechunka peruwiańska, jadalna. Super, super, super warzywo, owoc. Dokładnie. Ja mówiłem o miechunce, Katarzyno. Tak, no to super. Ale miechunkę można się pokusić. Myśmy uprawiali na zewnątrz, w, w naszym ogrodzie w Zgorzeum, czyli w wilgotnym, niezbyt gorącym ogrodzie, ale słuchajcie, ona planowała dopiero w październiku i ona faktycznie miała wtedy naprawdę obfite plony i pamiętam, że robiliśmy ogromne ilości, zbieraliśmy ogromne ilości do mis te, tych, tych miechunek, tych, tych pomarańczowych takich owocków, które są wielkości małego pomidora koktajlowego i później, że My robili z nich dużo, dużo mafinek do naszej kawiarenki ogrodowej, dlatego nasza, o, ta ogrodowa kawiarenka była kiedyś pewnego roku, w październiku, całkowicie zamichunkowana. Ale także warto uprawiać tą roślinę, ale jak będziecie uprawiać ją w tunelu, to ona będzie może właśnie plonowała szybciej, bo będzie miała cieplej po prostu. Ale ym, to jest bardzo ważne, dlatego że są też takie bardzo, bardzo delikatne rośliny. Tak jak mówię, na, na dynie. Na fasole i na kukurydze, to są te trzy siostry, tak zwane, tak, które w ogóle razem się uprawia w środkowej Ameryce i o tym będę mówił w jednym z programów Grunt to Ogród. Chyba w, może to być odcinek nie w tym tygodniu, tylko w następny czwartek, nie jestem pewna, albo jak nie to w następne, następne, bo teraz już i lecą na bieżąco odcinki, które kręcimy teraz tej wiosny. I te rośliny spokojnie możecie się po, po, po pokusić, żeby uprawiać w ogrodzie, gdziekolwiek w Polsce jesteście. One będą ok, szczególnie, jeżeli będziecie wybierać odpowiednie odmiany tych roślin, czy trzy cukinie. Ale takie rośliny jak na przykład fasolnik, o którym Jacek ch chciałeś rozmawiać później, albo też roślina, której ja cały czas, nie mam cały czas sukcesu w uprawie tej rośliny, ale będę się cały czas upierać i będę ją uprawiać. W tym roku już mam małe siewki, już właściwie sadzonki, i to jest właśnie lufa. Tak, tej gąbki, po prostu tego się nieje ale tym się myje. Poza tym te rośliny są niesamowicie ciekawe, bardzo ładnie wyglądają, ale te rośliny w moim ogrodzie w Zgorzan i nawet w moim ogrodzie w Toadpool, chociaż jesteśmy w Anglii, ale tu jest podobny klimat latem, tutaj nie ma takich upałów latem to one tylko i wyłącznie z arbuzami i z melonami do tunelu, tak? I z tymi ogórkami sałatkowymi, dlatego, że mówię, że z ogórkami, dlatego, że one będą się pięknie też pieły do góry, tak? Te lufy, no i fasolniki. One potrzebują mieć bardzo ciepłe miejsce. To jest, to jest sukces ich uprawy. Niestety nie możemy im bardzo często tego zapewnić, dlatego są uważane za najbardziej kapryszne rośliny z tej grupy, o której właśnie mówisz, Jacku, dzisiaj. Chciałem ci jeszcze zapytać o uprawę pionową. Zarówno ogór, jak i no, mniejszo owocowych dyń, zalecana, ty mówisz właśnie, że tutaj u nas na północy, żeby oderwać ją od gruntu, żeby oderwać od tego wilgotnego czasami podłoża, żeby dać im szansę na przewietrzenie mhm. się, jak uprawiać i czy warto rzeczywiście uprawiać pionowo, tak to nazwijmy, te warzywa. Tak, i to jest super, super, super wyjście. Nie tylko dlatego, że faktycznie rośliny nie są na ziemi, w związku z tym te choroby glebowe ich niekoniecznie atakują. E, mają większy przepływ powietrza pomiędzy, pomiędzy liśćmi, pędami i owocami, co znowu wpływa dobrze na to, że jest mniejsza możliwość zachorowania na choroby grzybowe, a w ogóle jakiekolwiek świństwa. A kolejna rzecz jest taka że to jest śliczny sposób. To jest po prostu bardzo atrakcyjny sposób uprawy takich roślin. No i wyobraźcie sobie, że na przykład my teraz właśnie no ter, ja teraz wyjechałam ze zgorzałego w związku z tym wszyscy wreszcie wrócą normalnie do pracy, bo jak podobno słyszałam, że jak ja jestem zgorzałem to tak jak tornado. W związku z tym teraz sobie spokojnie wszyscy pracują i Andrzej obiecał właśnie, że będzie na dniach robił, bo teraz już kończy się ten sezon, kiedy można robić takie rzeczy, ale będzie na dniach robił tunel w ogrodzie warzywnym i właśnie na tym tunelu będziemy uprawiać

Rośliny, które są delikatne, ale mogą się piąć do góry. I to będą fasole. Uprawiajcie, słuchajcie, fasole Blauhilde, tak? To jest o takich pięknych strąkach fioletowych. Uprawiajcie fasole o innych, różnych kolorowych strąkach. I takie fasole, które się je jak fasolkę szparagową, tak? czyli się je całe strąki. I taką fasolę, którą się potem je na y, same. Potem, potem nasionka się zbiera, tak na przykład jak barlot, barlotto y, tak? fasole. Na tym będziemy również prowadzić malutkie dynki. Malutkie, ozdobne może dynki są takie, no, najbardziej znana z tych mniejszych, niemniej jednak dosyć duża odmiana w dyni, to jest w porównaniu z małymi innymi, to jest oczywiście ucikuri tak, ucikikuri taka czerwona, pomarańczowa dynia, przepyszna, ale są inne, jest, no, jakaś nazywa, dumpling, jakiś dumpling, kurczę, teraz nie pamiętam, mam wszystkie nasiona schowane, ale jest dużo malutkich odmian dyni, ja mam taką swoją ulubioną, która jest jakby miniaturą prawdziwej takiej pomarańczowej dyni halloweenowej, nazywa się munchkin, ten manczkin, e, jest po prostu cudowna, także jest z czego wybierać, jeżeli będzie, jeżeli jesteście miłośnikami w ogóle dyń, a można zwariować na punkcie dyni, tak jak na punkcie pomidorów, dlatego, że jest tyle odmian, że można naprawdę potem mieć taką piękną wystawę na jesień, w październiku, w listopadzie, to właśnie te mniejsze dynie mogą na takim na przykład tunelu rosnąć i równie dobrze te dynie mogą rosnąć na wigwamach, też one też świetnie rosną, albo po prostu na jakichś trejarzach, na jakichś pergolach, no wszystko jedno coś do góry, e, tylko nie nie prowadźcie do góry dyń, tych takich dużych dyń, dlatego że one będą miały zbyt ciężkie owoce i one mogą potem ściągnąć całą roślinę w dół. Poza tym one mają też ogromne liście. I dynie. Jak je sobie posadzicie w ogrodzie, one będą chciały się piąć, bo one to mają to one mają takie pełzające pędy. To nie jest, dynia to nie jest cukinia. Cukinia rośnie w jednym miejscu, ma jedną rozetę liści i koniec. A dynie zawsze będą chciały się piąć. Dlatego one sobie będą pełzły, pełzły, a później nagle, jak dojdą do jakiejś struktury, po której mogą się wspinać do góry, to to zrobią. Dlatego się nie zdziwcie, że jak pojedziecie na wakacje, na dwa tygodnie latem, wrócicie i nagle cały płot jest zarośnięty dynią, tak? Tylko właśnie trzeba uważać, żeby to się źle dlatego płotu nie skończyło. No i jeżeli to będzie obrastało tunel, no to powiem Wam szczerze, że widziałam taki tunel tutaj w ogrodzie jednym w Anglii, to pod tym tunelem po prostu już nie przejdziecie, bo on będzie całkowicie zarośnięty ogromnymi liśćmi takiej dyni. Dlatego tym dużym dynią pozwólcie się na to, żeby sobie pełzały po, po, po glebie, a te mniejsze dynki jak najbardziej uprawiacie pionowo. No i oczywiście uprawiacie pionowo ogórki gruntowe. To jest świetny sposób... Ja wiem, że dużo osób, które zaczęło uprawiać ogórki gruntowe w ten sposób, to od tego sposobu już nie odeszło, tak, cały czas jednak, no nie dość, że zaoszczędzacie bardzo dużo miejsca, dlatego, że one też mogą się rozpełznąć po dużym areale, to jeszcze one jak idą do góry, to możecie z łatwością większą je zbierać, bo przynajmniej widzicie w ogóle, gdzie one są, bo ogórki mają to do siebie, że są tak samo zielone, jak i liście i pędy. W związku z tym czasami nie od razu widać, gdzie one są. Łatwiej się zbiera, są bardziej suche, więc właśnie mnie chorują, o, zaoszczędza się na miejscu w ogrodzie i można to zrobić w bardzo prosty sposób. Jacku, ty widzisz, jak to widziałeś, jak to u mnie jest zrobione, prawda? Pod kątem około 45 stopni na patykach, na takich palikach oparte są po prostu normalne, takie metalowe zbrojenia do betonu. I o tym sobie pełzną ogórki. Takie do. do to, to są takie siatki zbrojeniowe okay. do mm -hmm. posadzek. One chyba są mniej więcej metr na dwa metry można kupić w sklepach tak. budowlanych. Widziałem, że ty masz właśnie takie ze sklepów budowlanych metr na dwa metry, bo są, są pewnie profesjonalne jakieś jeszcze większe formaty, ale takie, które są dostępne. Mm, w większości z marketów budowlanych to taki właśnie ty masz metr na dwa metry. Tak jest, one w ogóle są bardzo fajne, z nimi można różne rzeczy robić. W tym roku będziemy również używać je do, na, na, na rabatach na kwiaty cięte, ale to nie w tym temacie dzisiaj. A chciałem się zapytać, znaczy, jak opowiadałeś o tej dyni, która gdzieś tam poszła na płot, ja co roku sadzę dynie przy kompostowni. Mm -hmm. Przy kompostowniku, bo kompost, który idzie tam mimo wszystko do ziemi, coś tam zostaje, no to jest ulubione miejsce każdej dyni. On chętnie czerpie te składniki pokarmowe z gleby pod tym kompostem. Jest posadzone przy kompoście, przy pryzmie kompostowej. Miałem w dwa lata temu tam świetnie rosła dynia, ta muska de Provence o takich dużych, zielono-niebieskich, takich szarawych, czasami pomarańczowych, miejscami pomarańczowych owocach. A w ubiegłym roku posadziłem ucieki kuri, którą mówisz w tędynie Hokkaido, i ona poszła, rzeczywiście zaczęła się piąć. I potem wyjmowałem owoce z żywopłotu grabowego, z środka. To nie są ciężkie przecież owoce, tak więc... Więc one świetnie się radzą, Oprócz tego, że na zagonie sadziłem Uczyki Kuri, na konstrukcji po prostu zrobionej z grubszych patyczków wiklinowych, ale poszło na ten żywopłot, tam się wplątało i słuchaj, to był piękne, bo musiałem odsłaniać te gałązki żywopłotu grabowego, żeby zobaczyć, o, jest kolejne gniazdo jakby założone w tym żywopłocie tej dyni Uczyki Kuri i ona tam sobie rosła, pięknie dojrzała. Piękne owoce miałem. To, co mnie zachwyca w tych małych dniach, o których mówiłaś, to to, że to jest jednodaniowe, że na jeden dzień wystarczy, na no jedno tak, gotowanie. Bo, takie duże... bo <laughs> tak, z tym Muscat de provence takie wielkie, to oczywiście tak. są metody, można mrozić, dzielić się z sąsiadami. ale są, czy coś, bardzo, są smaczne, bardzo duże owoce, które na jeden porcja. raz nie dasz rady zjeść. Duża porcja. A chciałem cię zapytać jeszcze. O przy, przydyniowatych na moment, zatrzymując się, o, bo powiedziałaś o tym rozkładaniu obornika takiego co najmniej półrocznego pod dynie, jak gdyby ściółkowanie. Często mówi się o tym, że ogórki, dynie, te dyniowate powinno się sadzić na takich redlinach, na takich wzgórkach, na takich wałach raczej niż na redlinach, na wałach. Że to będzie Lepiej dla tych roślin, i te wały właśnie najlepiej by było wypełnić przekompostowanym obornikiem. To znaczy, wiesz co, tak jak powiedziałeś Jacku, sekundkę temu, że najlepiej dynie rosną u podnóża góry kompostowej, tak? Dlatego ja nie wiem, mhm. ja nie jestem takim wielkim fanem sadzenia jakichkolwiek roślin na, 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 na górze czegokolwiek, czy na górze kompostownika, czy na górze wału, czy w ogóle na górze skarpy, nawet, dlatego że tam jest najbardziej sucho. I jeżeli, jeżeli ten nasz kompost, albo ten przekompostowany obornik będzie miał, no jeszcze nie będzie tak całkiem, no, no może być suchy też, tak? Może zbyt szybko przez prze, prze, przepuszczać, jeżeli jest sam ze sobą, a nie leży po prostu warstwa na ziemi, tak? może zbyt szybko przepuszczać ziemię, przepuszczać wodę i tam może być dla nich po prostu za sucho. Dlatego ja mam inny pomysł żeby to zrobić, właśnie tak jak my uprawiamy nasze dynie w zgorzałym, żeby po prostu wykopać wręcz 50 na 50, 50 centymetrów taki dół i do tego dołu wrzucić jakąś super wyfikaną ziemię, jakieś super wyfikane podłoże, albo kompost jakiś super przerobiony, albo właśnie tak jak my to zazwyczaj robimy, przekompostowany obornik, tak? I, w tym, i to jest normalnie na tym samym poziomie jak ziemia, może troszeczkę, troszeczkę może jest to taka kubka troszeczkę, tak? Ale to nic wielkiego, dlatego że może, może to też po wysadzeniu roślinę po prostu jeszcze wyściółkować, tak? No to naturalnie osiągniemy taką troszeczkę wypukłość. Ale nie jest to jakaś ogromna góra i w tym naprawdę świetnie rosną. I jeszcze jeden taki, taki patent na sadzenie dyń. One będą, poza tym, że właśnie będą wyściłkowane, poza tym, że będą rosły w oborniku, że w ogóle będą ekstra super, to jeszcze w dodatku one i tak zawsze będą potrzebowały od Was wody. Dlatego, że woda w warzywniku jest bardzo, bardzo ważna. One, te Wasze warzywa będą o tak dobre, jak ile wody im dostarczycie. Ale później... Jak wrócicie z tych wakacji, o których przed chwilą mówiłam, co to dynia jest na płocie i wszędzie i w ogóle obrosła cały ogród, no jeżeli będzie trzeba podlać taką dynię, no to skąd będziecie wiedzieć, gdzie ona w ogóle jest, gdzie ona ma kurzenie, tak? No bo wiadomo, że widać, wszędzie są owoce, wszędzie są pędy, liście, ale skąd ona wyrasta? Dlatego warto jest przy wysadzaniu dyni, póki to jest jeszcze mała sadzonka, zawsze w tym miejscu wbić palik. I potem od razu będziecie wiedzieli, gdzie lać z konewki, tak, w ten miejscu, gdzie jest palik i w ten sposób dotrzecie wodą do samego korzenia. To jest ważne, nie ma co wbijać tego później, dlatego że korzenie są delikatne i możecie po prostu te korzenie zniszczyć, tak, od razu przy sadzeniu musicie taki palik wbić. I to samo tyczy się uprawy jakichś pnących roślin, tak, o których dzisiaj mówimy, ciepłolubnych. Jeżeli, będzie, jeżeli planujecie uprawę fasoli, fasoli pnącej, czy tego fasolnika chińskiego po jakichś podporach, to te podpory muszą być w ziemi zanim, tak? i to samo z ogórkami. One muszą być w ziemi zrobione, postawione, wbite, zamontowane, zanim będziecie sadzić. No siać to też oczywiście, ale przede wszystkim sadzić tam wasze, wasze warzywa, dlatego że mogą się, nasio, mogą się korzonki po, po, potem po prostu zniszczyć. I tutaj chyba warto przypomnieć wszystkim, że kosze, korzenie fasoli są szczególnie delikatne. One są delikatne, dlatego na przykład warto, jeżeli robicie rozsady z fasoli, czy z fasolki takiej niskiej, czy z tej pnącej, Warto te rozsady tak naprawdę robić na przykład właśnie w takich doniczkach biodegradujących się, które potem się rozkładają, z którymi po prostu potem możecie wysadzać wprost do ogrodu, albo doniczkach zrobionych z gazety, albo w specjalnych takich, jak ja uprawiam, groszki pachnące, tak zwane root trainers. One są takie podłużne doniczki, jeszcze z takimi wypukłościami na... na w ściankach. Także pamiętajcie o tym. Albo nawet w takich rurkach, tub, tubkach po papierze po, po, po toaletowym, czy po ręcznikach... Papierowych, jeżeli to nie, one nie są też za grube. Ale to jest ważne, żeby o tym pamiętać, że one mają delikatne nasiona, dlatego warto jest wysiewać je wprost do gruntu. Fasolki warto jest wysiewać wprost do gruntu w maju, jak już jest ciepła gleba um, i one wtedy po prostu lepiej będą rosły, tak, jeżeli nie będą przesadzane. Um, oczywiście trzeba wtedy sadzić po dwa, trzy nasionka w jednym miejscu, żeby w razie czego jak jakieś jedno polegnie, to następne będzie. I też, jeżeli chodzi o fasolki szparagowe, te niskie. To polecam Wam, sama to robię, i bo ja po prostu kocham fasolki szparagowe. Polecam Wam wysiewać je do ogrodu w odstępach co 2-3 tygodnie, żeby, bo one potrzebują około 55 do 60 dni, żeby zacząć plonować. To one szybko rosną. Mówisz o odmianach karłowych fasoli szparagowej. Tak. Tak, tak. Ja uważam, że naprawdę warto je wysiewać co te, co te 2-3 tygodnie, żeby cały czas mieć fasolki, a potem pamiętajcie, że akurat fasolki się bardzo dobrze mrożą, także możecie sobie je potem zamrozić na zimę. Tak? To nie jest tak, że czego nie zjecie, to się zmarnuje coś w ogrodzie. Także pamiętajcie o tym, żeby dla tych wszystkich warzyw, o których dzisiaj mówimy, zostawić miejsce w ogrodzie. Katarzyna mówiła o takim zestawie meksykańskim kukurydza, dynia, i fasola to ja tylko dodam, że te fasole karłowe, słuchajcie, to nie jest tak, że musicie jakiś ekstra sobie zagon zagospodarować na te fasole karłowe, bo one świetnie na przykład będą sobie radziły w międzyrzędziach ogórków. O ile będziecie uprawiać te ogórki na płasko, albo większe odstępy pomiędzy tymi pionowymi będziecie robić, bo one będą oddawały to jest to właśnie zaleta oddawały ten azot ogórkom. To także można w wielu innych uprawach. Słuchajcie, takie fasolki sobie wsiać. Ja w tym roku sobie zamarzyłem, że wysieję w międzyrzędziu truskawek. Gdyby nie to, że postanowiłem truskawki przenieść w inne miejsce, i z tego pomysłu zrezygnowałem. Ale to jest też jakiś e, sposób na te e, fasolki, które można e, uprawiać. E, Powiedziałeś o podlewaniu. Ważne, ważne. słuchajcie, większość tych warzyw, o których mówimy, szczególnie te dyniowate, to są warzywa, które będą chciały ciągnąć wodę. Ciągnąć, bo muszą je po pierwsze zmagazynować w owocach, bo muszą te owoce narosnąć, a po drugie, tak jak Katarzyna mówiła, one mają wielkie liście, więc mają wielką powierzchnię odparowywania wody. W upalne dni... Ogromne ilości wody odparowują poprzez liście, w związku z tym one muszą cały czas czerpać tę wodę z gleby, więc my musimy zadbać o solidne podlewanie. Niekoniecznie to musi być częste podlewanie, ale solidne podlewanie raz na kilka dni, solidnie, żeby dobrze tam ta gleba nasiąkła. Na zakończenie, Katarzyno, chciałbym Ciebie poprosić, żebyś trzy słowa. E, powiedziała o fasolniku i trzy słowa na temat specyfiki uprawy kukurydzy. To są warzywa, które rzadziej uprawiamy. E, fasolnik może warto spróbować, a kukurydzę koniecznie trzeba spróbować ją uprawiać w swoim ogrodzie. On, jak sama nazwa wskazuje, pochodzi z Azji i tam ma ciepłe, bardzo ciepłe warunki. Dlatego tak naprawdę podstawa uprawy fasolnika chińskiego, poza tym, że słaci roślina. Ona oryginalnie tam skąd pochodzi, może osiągać 4 metry nawet, tak? W Polsce, jeżeli będzie uprawiana w dobrych warunkach, może osiągać 2 do 3 metrów. I tak naprawdę same stronki fasolnika są bardzo podobne do fasolki zielonej, takiej szparagowej, tylko że mają czasami bardzo, bardzo długie są, tak? Czasami do 100 centymetrów mają długości, tak, ale to już naprawdę jak ktoś jest super mistrzem świata w uprawie tego, tego warzywa. Także no podejrzewam, że fasolnik y, dlatego warto uprawiać, że jeżeli ktoś lubi fasolkę szparagową, to będzie miał milion razy więcej y, z, tych fasolek, z chociażby z jednego długiego strąka, już będzie miał 10 zamiast jednego. Także to jest ogromna zaleta, ale naprawdę, jeżeli nie macie takiego bardzo, bardzo ciepłego ogrodu, to o czym mówiliśmy tutaj wcześniej w podcaście, to y, nawet o tym nie myślcie. Wtedy naprawdę warto jest, najlepszym miejscem dla fasolnika jest po prostu tunel albo szklarnia. Nie oszukujmy się, tak samo jak dla lufy, tak? Jest tunel albo szklarnia i tam one, te rośliny wtedy mogą faktycznie owocować obficie i równomiernie, i fasolnik będzie taki, jaki powinien być. I pamiętajcie, że jeżeli będziecie osłaniać albo wsadzić te fasolniki gdzieś wewnątrz, to, to tak jak mówię, do dwóch, trzech metrów on dorośnie, więc jeżeli macie szklarnię w wysokości o no, dwa metry, to zatrzyma się na dwóch metrach, więc wtedy albo go zawiniecie pod sufitem, albo po prostu trzeba mieć jakieś większe, większe pomieszczenie. Podpory nie muszą być bardzo mocne dla fasolnika, ponieważ nie jest to roślina taka ciężka, jak na przykład dynie, o których mówiliśmy, tak? też nie muszą być aż tak solidne. Niemniej jednak powinny, muszą być jakieś sznurki albo podpory. No i tyle. Także... To są, to one mają właśnie wysokie wymagania cieplne i dlatego czasami uprawia, uprawa fasolnika jest, jest, nie, nie, ma, nie, nie, jest, nie ma sukcesu, tak? Ogrodnik przy tej uprawie. Ale warto spróbować, chociażby, żeby właśnie się obieść na maksa tą fasolką, którą ja bym bardzo chcę, chętnie jadła codziennie. To bym mogła, bo uwielbiam. A jeżeli chodzi o kukurydzę, którą bardzo warto uprawiać jak najbardziej, to pamiętajcie, że ta kukurydza to oczywiście nie jest kukurydza, ta, którą się uprawia na polach, którą rolnicy uprawiają na polach, tak? Ta kukurydza, którą rolnicy uprawiają na polach jest bardziej, Przystosowana do, naszej, do naszego klimatu, jest mocniejsza, twardsza, ale też gotuje się o wiele, wiele dłużej i nie jest tak smaczna jak ta cukrowa, którą my kupujemy, jej nasionka i uprawiamy w naszych ogrodach. Niemniej jednak one mają ze sobą coś wspólnego. One są zazwyczaj sadzone w blokach tak zwanych, tak? także w grupach, nie w rządku, nie jedna tu, druga tam, tak jak na przykład dynie, daleko od siebie, ale są sadzone na planie kwadratu czy na planie prostokąta. W niedużych odległościach, o jakieś powiedzmy 20 cm od siebie. Dlatego, że też te kukurydzy cukrowe to nie są takie duże rośliny. One, one będą połowa wysokości tego, co te kukurydze, które rosną na, na polach. No i dlatego uprawiamy je w ten sposób, dlatego sadzimy je w grupach. Podobnie szczerze mówiąc jak, jak bób, ale tu akurat nie ma nic wspólnego z Bobem w tym momencie, dlatego robimy to ze względu, robimy to ze względu na specyficzne zapylanie tych roślin. Tak? One muszą się nawzajem zapylać i muszą być nawzajem siebie bardzo, bardzo blisko. Tak? A tutaj nie ma żadnych, żadnych żadnego ryzyka nie chcą brać, te nasze, nasze kukurydze i muszą być blisko siebie. To jest, to jest główny powód, żeby sadzić je blisko siebie, to zapylanie. Kukurydza jest po prostu trawą, słuchajcie, to jest trawa, która jest trawą wiatropylną. I po prostu ten wiatr musi przewiać pyłek z jednej roślinki na drugą roślinkę, żeby mogła się zapylić kukurydza i żeby były smaczne kolby kukurydzy. A mogą być kukrowej. bardzo smaczne. Oj, Nie, niewiele, powiedzieliśmy, niewiele powiedzieliśmy o warzywach psiankowych, o pomidorze, papryce, bakłażanie czy o ziemniaku. Ale to są warzywa ciepłolubne. Też. Ale mówiliśmy o nich już teraz. I też mówiliśmy o nich tyle razy, więc skupiliśmy się tym razem na dyniowatych i na fasolach, na fasolach z tych roślin strączkowych. Za tydzień mhm. będzie odcinek Maj w ogrodzie ekologicznym, więc dużo. Tych majowych tematów jeszcze będzie. A nieustannie przypominamy, że otwarty jest już ogród Katarzyny w Zgorzałym. Można przyjeżdżać w soboty i w niedzielę od 11 do 16. Długi weekend majowy, zarówno sobota, jak i niedziela 1 maja. I wyjątkowo wtorek. także wtorek 3 tak. maja będzie czynny ogród, więc serdecznie Was zapraszamy. Katarzyny nie będzie, ja będę 1 maja, bo tak z Katarzyną się mówiłem, że na święto pracy wskoczę do pracy do Katarzyny. I tam na sklepiku, cuda są w sklepiku, Katarzyno, warto zapraszać ludzi do sklepiku, żeby mhm. weszli, żeby zobaczyli. Te, te cuda, które tam są, naprawdę są przecudne rzeczy w tym roku w sklepiku. I w, tak, i w sklepiku, i, i w szkółce już mamy też. W szkółce po ostatniej niedzieli niewiele zostało Katarzyno, więc mam nadzieję, że na najbliższą niedzielę <laughs> będzie jakaś dostawa, bo nasi słuchacze wytrzebili trochę szkółkę, ale chciałem powiedzieć, że na ścianie tego sklepiku wisi artykuł o Katarzynie i co jest fajne, Wisi lista patronów Twojego ogrodu. Tak jest, słuchajcie, nareszcie mamy taką honorową ramę na naszym sklepiku, i tam pierwsza rzecz, jaka jest, to właśnie jest lista wszystkich naszych patronów, których ja bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję i mam nadzieję, że już oglądają, ponieważ patroni już wczoraj dostali dostęp bez reklam do mojego ostatniego filmiku, który wprawdzie jest troszeczkę zaległy, ponieważ jeszcze jest Cornwali, ale w związku z tym, że po prostu teraz byłam przez dwa tygodnie naprawdę taki intensywnej pracy miałam w Polsce. Nie miałam za bardzo czasu go złożyć, bo to przecież sporo czasu zajmuje. Ale efekty tej pracy mojej w Polsce też wkrótce zobaczycie, dlatego że zobaczycie mnie i w grunt to ogród, i zobaczycie efekty. Mam nadzieję, że mój patrząc na ogród, tak, ta, który, mm -hmm. który tworzę, um, ale również chciałam was ja osobiście zaprosić wszystkich, wszystkich, kto może, kto ma ochotę. Chciałam was zaprosić 13 maja do naszego ogrodu na warsztaty kosmetyki naturalnej, kosmetyki ziołowej z Dominiką Dudzic, która jest w ogóle naszą sąsiadką z, ze Zgorzałego, um, która ma no, niesamowitą wiedzę i robi niesamowite kosmetyki. Ja osobiście brałam udział z nią w kilku takich warsztatach i powiem wam, że do dzisiaj wspominam te rzeczy, które wykonywaliśmy na tych warsztatach. E, na przykład właśnie maseczki. Różne są glinki do wykorzystania. Jest zielona, szara, e, czerwona glinka, różowa glinka w zależności od tego, co byście chcieli mieć od swojego od tego kosmetyku, o co oczekujecie. Ale powiem wam szczerze, że ja ja nie zapomnę maseczki, którą robiliśmy. Chyba to były letnie warsztaty, więc mieliśmy dostęp do truskawki kaszubskiej. Robiliśmy maseczkę z glinki i z truskawki. I pamiętam, że po takim całym dniu pracy w ogrodzie no bo jednak w ogrodzie, jak się pracuje, szczególnie jak jest sucho to skóra się mocno kurzy, więc tak oczyścić twarz po tym albo po całym dniu pracy przed kamerą. Słuchajcie, no ja mam tyle warstw makijażu, że ja potem to zeskrobuję z siebie i później na taką twarz właśnie nakłada się taką maseczkę. I to nie jest taka maseczka, jak kupujecie w tubce, w której nic nie widać. To jest maseczka, która widać w tej maseczce właśnie, że są i truskawki, i to, i tamto. Człowiek wygląda jak z horroru, tak? Więc nigdzie nie wychodźcie później w takiej maseczce, bo na przykład my czasami chodzimy zamykać kury albo tunel w takiej maseczce, więc to może być trochę straszne, jak się błądzić jakiś, nie wiem, jakiś rolnik zbłąkany i zobaczy nas w nocy, ale Powiem Wam szczerze, że to jest tak przyjemne, dlatego że te maseczki są przechowywane, bo to są świeże kosmetyki, które się mogą zepsuć. To nie jest coś, co kupujecie w sklepie. One są przechowywane w lodówce i taką zimną maseczkę po całym dniu pracy nałożyć sobie na twarz. Po prostu jeszcze tak pachnie. No, no ja to wspominam fantastycznie, dlatego ja naprawdę od siebie, bo sama przeżyłam te warsztaty, sama od siebie Wam bardzo, bardzo polecam te warsztaty Dominiki. Już trochę miejsc jest zarezerwowanych, ale jeżeli macie ochotę, to napiszcie, zgłoście się jak najszybciej do, do nas pod adresem biuro małpaangielskieogrody.com, dlatego że naprawdę warto to przeżyć. Poza tym to jest robione na terenie ogrodu, tak, także. To troszeczkę jest też to, to atmosfera ogrodowa. A teraz jest tak pięknie, naprawdę tak ta wiosna, te pierwsze kwitnące krzewy, ptaki, tyle tych ptaków. Już są motyle, trzmiele, pszczoły. Naprawdę jest po prostu raj. Raj na ziemi. To prawda. Zapraszamy także do subskrypcji newslettera naturalnie o ogrodach. Tam są informacje dotyczące właśnie uprawy ogrodów. Zapraszamy do Polubienia naszego profilu na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie, że jesteście z nami. Zapraszamy do oglądania, zapraszamy do słuchania, zapraszamy do odwiedzania i do rozmów w ogrodzie. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, Katarzyno. Miłego dnia, miłego tygodnia. Dziękuję i do zobaczenia, do zobaczenia w poniedziałek. Tak, na Live. Na Live, do zobaczenia w poniedziałek, a ja też zobaczę się wcześniej jeszcze z moimi patronami. Także wszystkim życzę super. W czwartku, piątku, soboty i niedzieli i znowu do poniedziałku. Papa! Pa. Pa, pa.